Ona w tej chwili już wszystkie struktury samoobrony są legalne, są zarejestrowane w sądzie, bo do tej pory, jeszcze ostatnio w grudniu było spotkanie, ukonstytuowała się też Rada Krajowa i Prezydium Partii, także ja należę, w tej chwili jestem w Prezydium Partii, jestem wiceprzewodniczącym Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona, także troszeczkę tam jestem w górze. Co prawda Warszawy na Radę Krajową, było nas stać na te wszystkie wybory, jak były wybory, to trzeba było też prawie 3 miesiące jeździć tą i z powrotem Warszawa, Kraków, czy Kielce jeszcze jak byłem. Dzisiaj już jest to ciężko, dlatego jest do wszystkich prośba, że jak tylko, czy są jakiekolwiek zebrania, czy na pewno zaprosimy przewodniczącego Kurwatwińskiego, który z chęcią przyjedzie tutaj do nas, ale dobrze by było też, żebyśmy to, że tak powiem, spotkania robili też i w powiatach, nie tylko w Krakowie, a cieszę się, że akurat tutaj w większości jest dzisiaj Kraków. Ja przepraszam. Taka firma doradcza D5, gdzie będziemy tworzyć biura w całej Polsce dla doradcze dla rolników, gdzie będzie doradztwo finansowe, finansowo ubezpieczeniowe, prawne i będzie prowadzona księgowość dla rolników, bo prawdopodobnie od lipca będzie każdy rolnik musiał prowadzić księgowość. I między innymi dlatego też ja uczestniczę w tym powstawaniu. Politycznej dużo ugrupowań takich pozaparlamentarnych, narodowych, tak zwanych patriotycznych też. Jest tam też, jest dużo zmian, bo są inni przywódcy, tam się też to tasuje wszystko, ale dużo tych ugrupowań chce rozmawiać z samoobroną, rozmawia. Już uczestniczyliśmy na kilku spotkaniach tutaj z Jasiem w Krakowie. Ja też uczestniczyłem tu w Krakowie też nie tak dawno. Jest taka nowy ekran, takie ugrupowanie na komputerze, w internecie można zobaczyć, tam wejść i zobaczyć jak to działa. Są tam Stowarzyszenie Inteligencji Polskiej, są ze Stanów Zjednoczonych i z Meksyku, Polonia chce też w tym uczestniczyć, są przedstawiciele, którzy chcą tu nam pomóc uczestniczyć. Na razie jest to, że tak powiem, każdy coś tam mówi, ale nie ma takiego zjednoczenia i wiem wcześniej, no, jest nas już dosyć duża grupa w Krakowie i życzyłbym sobie, żeby jeszcze tak było w województwie. No. Kiedyś odwrotnie było, bo na początku więcej było poza Krakowa w samoobronie, a teraz widzę, że jest więcej w Krakowie. To jest też dobry znak, bo wiemy, że dzisiaj jest coraz mniej tej pracy. Poza tym, jak jest ta praca, to znowu jest bardzo mało płatna. Albo na tak zwanych tych złodziejskich umowach, albo bez umowy. Na to jest przyzwolenie, co najgorsze. Tak, no ale później gdzie szukać emerytury i renty, nie? Także to, ja myślę, że to hasło naszego wielkiego Polaka Jana Pawła II, że nie do przyjęcia jest twierdzenie, że po upadku komunizmu jedyną alternatywą jest kapitalizm. Jest trzecia droga samoobrony, którą my reprezentowaliśmy i myślę, że w tym kierunku myśmy na pewno będziemy chcieć działać. To Stowarzyszenie Inteligencji bardzo dobrze, że tak powiem, ukierunkowało swoje działania w sprawie niesprawiedliwości prawnej i sądowej. Jak widzimy, za batonika to ktoś idzie do sądu. Kobieta, która 2000 jest winna tam komuś, gdzieś nie zgłosiła się, ją zamykają, dzieci zabierają, a jak miliony kradną, to do dzisiejszego dnia bezkarne. I to jest bardzo dobry kierunek, myślę. Klausa. I to, że praca jest najważniejsza, to papież na pewno to Jan Paweł II podkreślał to na każdym, że tak powiem, kiedy był na wizytach w Polsce. To ja może na początek tyle, jeżeli będą jakieś pytania, to bardzo proszę. Nie, ale są takie tematy, które Państwo po prostu też wiecie, żebyśmy tu zanotowali, bo jak będą te rozmowy czy coś, to ja będę chciał też... Chciałbym, żeby do tych rozmów, jak już będą jakieś toczone, też tutaj jakąś taką delegację, żebym nie był ja sam przy takim momencie, bo jakbyśmy dzisiaj też wybrali taką delegację do rozmów, bo wiadomo, że nie wszyscy, ale jakby dwóch, trzech, to bym bardzo prosił, żebyśmy też taki wybrali. Można? Proszę bardzo. I proszę Państwa, w tej chwili no, trzeba byłoby kontynuować, bo partia, czy jakkolwiek będzie się nazywać, czy samoobrona, czy jakkolwiek musi mieć pieniądze, żeby istniała na polu i realizowała zadania.
I w tej chwili pan Leper świętej pamięci, on chciał po prostu otworzyć na wschód, czyli handel tymi płodami rolnymi, owocami, miękkimi, twardymi i tak dalej. I jemu to się po prostu nie udało z uwagi na to, że była taka polityka rządowa, jaka była. I po prostu nie udało. I w tej chwili rolnictwo nasze, bo to ja pod kątem w ogóle samoobrony już mówię, i to nasze rolnictwo upada. Upada, bo nie ma zbytku. Wszystko jest, produkty sprowadzają, tutaj nasze po prostu gniją i nie tego. Już grujeckie, ja mam tam na przykład tych sadowników grujeckich, to oni tylko jedno hasło, żeby tylko zacząć. I oni nie ma problemu, oni by te wszystkie nawet komis dawali, bo teraz to jak Państwo wiecie, sadownicy dają w komis tym złodziejskim hipermarketom. I w tej chwili to, co oni nie sprzedają, to czyli te zgniliznę, oddają z powrotem rolnikowi i mówią, weź sobie, bo mi zgni te jabłka, a on przemówił 2 miesiące i żadnych pieniędzy i oni po prostu wychodzi 10 groszy, a ziemniaki, a te wszystkie płody, to już Państwo wiecie, bo w telewizji mówi, że chłop po prostu zasadził, zainwestował i po prostu to wszystko zgniło, się przysypał, bo się nie opłacił. I tu chcący szukać pieniędzy, to tylko ze wschodu, moja propozycja jest taka. Żeby ze wschodu poprzez tutaj pan poseł przewodniczący zarządu regionalnego, żeby to wniosek od razu, żeby kontynuować tą politykę realizować pana Andrzeja Lepera. Bo 11 stycznia przy tej uroczystości, żeby panel był samoobrony i wtedy dopiero może nawiązać tutaj od dołu na przykład z konsulatem nawiązać stosunki i już to później przenieść na tego, żeby były te umowy międzynarodowe i wtedy będzie mieć pieniądze. A jak są pieniądze, to wtedy łatwo działać nawet w lokalnie, bo tutaj u nas w Krakowie jest sytuacja, ja się zajmuję od 3 lat tym grabieżem tych kamienic przez tych gangsterów, oszustów, którzy to sądy po prostu też skorumpowane, prokuratura, policja, nie mogę sobie poradzić. Tutaj, proszę Państwa, są 2 osoby, co na Mobilskiej zabierają im, bo po prostu są tak, by po prostu wziąć, wyrzucić, no bo droga, wiadomo, ona musi być, no to zgadza się, ale powinni mieć rekompensaty, powinny to być równoznaczne z wolnorynkowymi ceny, wycenić to i dać równowartość pieniędzy tym ludziom, a nie żeby po prostu wyrzucać, bo gmina jest biedna, bo gmina kradnie i dlatego jest biedna. Oni po prostu dają im monopol, oddali w ręce obcemu kapitałowi, oni dali elektrociepłownię Łęk, poproszę Francuzom i Francuzmy tego, oni dostali hipermarkety, wszystkie biorą pieniądze, teraz jest popielarnia z Włoch, są 2, pan Baran tutaj ma popielarnię z Włoch, która powinna funkcjonować przy Żerowskim i jest na czerwonym promniku, jest wybudowana. A oni w tej chwili przeznaczyli budżet miasta 8 milionów na podwórkach tynieckich, wybalą 5 hektarów lasu i później przejmuje to Włoch teraz. Włoch przejmuje i w tej chwili Włoch będą znowu nas palić, a wszystkie te pieniądze będą odpływać do Włoch. No i tu jest właśnie, tu się prosi, że polityka. I tu trzeba po prostu samoobrona, żeby się też przyłączyła odwołanie Rady Miasta Krakowa i Rady Miasta i Prezydenta. I to już naprawdę, i wtedy się podniesie ta samoobrona, bo tak to już ta partia, to... Zanotowałam 5 wniosków, ale jeżeli można, jeżeli macie już takie rzeczywiście bardzo konkretne, bardzo mocne wnioski, żeby je po prostu uściślić i żebyśmy rzeczywiście to potem zrobili takie zestawienie sumaryczne, co my chcemy i w jakim kierunku, bo socjal jak najbardziej, ale tu pan dał konkrety. I tu, gdybyśmy to rzeczywiście tak zrobili po zebraniu, czy potem bym miała na maila przesłał, to ja bym to dołączyła w formie postulatów czy wniosków. Tam chodzi o przejęcie handlu ciągnikami, działaczkami. Na wyłączność by była, jako Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona, miałby wyłączność na sprzedaż ciągników tych białoruskich w Polsce. Nie był jeszcze tam na tej Białorusi, miał pojechać. Nie wiem, jakie są, będzie, jak będzie i to zobaczymy, jak będzie. Że najpierw zlikwidowali zakłady pracy, żeby młodzi po prostu byli, nie mieli tu życia, żeby na Walencję wyjeżdżali za chlebem i to im się udało. W tej chwili do Londynu, do Anglii, jak prowadzę manifestacje, są same starsze ludzie. Tutaj pani Rita, 70 wyrzucona przez gangstera z kamienicy i tuła się i takie osoby przychodzą tylko na manifestacje. Młodzieży nie ma, po prostu brak jest młodzieży.
Ja za chlebem. To jest właśnie działanie Straży Miejskiej i wprowadzania dochód do budżetu. Czyli do budżetu za ubiegły rok wprowadziły 5 milionów, a od Majchrowskiego z budżetu na Straż Miejską dostaje 25 milionów. I to jest właśnie ciało, które na siły to ma bronić po prostu tych urzędów. I proszę Państwa, no musiałem emigrować, 12 lat byłem w Stanach, mam kontakt ze Stanami i tam, proszę Państwa, mam kontakt z ludźmi, którzy bardzo popierali pana Lepera. To trzeba, konkretnie trzeba mówić, w świetnej pamięci. I proszę Państwa, ja wystąpiłem, jest audycja dla rolników w Radiu Maryja. Ja, tam byli te związki zawodowe rolnicze i te organizacje i powiedziałem na całą Polskę, że dokonano zbrodni na panu Leperze i wszyscy siedzą cicho. Na całą Polskę w Radiu Maryja. I to jest skandal. Wtora roku rozmawiamy z samorządem, z panem prezydentem, z Radą Miasta. No i proszę Państwa, efekt jest taki, my ciężko pracujemy, że nic się nie da załatwić. Jest to po prostu fikcja. Po prostu zniszczone dokładnie rolnictwo, tak jak się Hitlerowi oparło, tak jak się komunistom oparło, to teraz tym się udało zniszczyć nasze rolnictwo. I jeżeli chodzi o te GMO, to już po prostu nas całkiem wykończą, bo to przecież wiadomo, że to nie będzie już tej takiej dobrej żywności, będzie straszona. Chcieli wprowadzić, to przecież minimum socjalne to przecież nie jest dla rolników. Minimum socjalne to jest dla każdego obywatela. O rozkradaniu majątku narodowego, o tych, co książka, co Leper pisał, o tych przykładami pisał, gdzie rozkradano, ile, co, jak i kto. Za to go nie sądzono. Sądzono go za przypuszczenie, że seks aferę zrobiono. I naprowadzili dziewczyny, które mówiły, że z nim spały, ale wtedy był na przykład w Poznaniu, a one mówiły, że w Warszawie z nim spały. Tak było sterowane. I sędzina, która skazywała tam Lepera, poszła od razu na wyższe stanowisko. Także tu to jest celowa socjotechnika, manipulowanie nami. Dziennikarze to po prostu naprawdę manipulują. W tak tragicznej sytuacji, jaka była wówczas, gdy okupant rosyjski okupował ziemię polską, naród polski wystąpił przeciw caratowi. Wystąpił i przegrał. Ale cóż, ale jakie były następstwa? To były pierwsze nowoczesne powstanie w historii polskiej. To już nie było powstanie listopadowe. To już było powstanie styczniowe, a jego następcy, a dzieci tych powstańców doprowadziły do zwycięstwa Polski. Przecież dziećmi tych... Nie, że bardzo mało zrobił. Bardzo mało, ale proszę pana, mało zrobił i dużo zrobił. Nie, Bóg nie zrobił. Były wybudowane fabryki, ale... ludzie mieli pracę, sanatoria, służba zdrowia, wszystko im funkcjonowało, prawda? Tak. Trzeba zmienić pracę. A w tej chwili ile Polska jest zadłużona? Teraz, a w tej chwili... I rozprzedali Polskę, nawet zniszczyli.